Zaczynajmy. Siemanko, witam w drugim niech odcinku z Let's Play Minecraft tutaj. Fight po prostu o, będzie i... Nigdy więcej tego nie próbuj! Aha. To miło. Zobaczę, co dalej się zrobi. Co za pech! Żadnej rudy! O, ty złodzieju. To już się więcej nie powtórzy. Dobrze jest. Ale zaraz uciekniemy. O ile się da. Mam nadzieję, że się da. No, no to... Dobra. Ej, ziomek. Nigdy więcej tego nie próbuj. Nie denerwuj mnie. No nie pamiętam, ktoś mi tam kazał się z nim zmierzyć i... To co? Tak! Nigdy więcej tego nie próbuj! No to co? Czytamy. Ten zapis. No tutaj poza odcinkiem próbowałem zrobić te. Jak one się nazywają? Zabić. Fuck. Co to za bok? No to się mi zbugowało. Boż, czytaj. Let's 2. Musimy wskoczyć od razu do wody. Bo tamte... Nie wiem, co to są osy, czy co to tam są. Naprawdę mocne. I trudno z nimi wygrać. Na razie. Fuck you. No idź mi stąd. Robione jesteś. Atakuj z tego. Bo wrzoda na dupie. A idź mi. O Boże, tu wszyscy mnie atakują. Ten to ma mnie na ciosę. O, jeszcze mnie zlagowało, jak miło. Fuck. Jeszcze tu są te... balasy. Jeszcze wilk mnie goni, no fuck. Czy co to tam jest? Nara. Aha. Skoczyłem do wody, ale to nic. Za którymś razem na pewno mi się udało, tylko nie pamiętam za którym. Bo od nowa to nie będę ja zaczynał gry, bo to by było bez sensu. No, dawaj, dawaj, gotik, szybko, szybko, go, go, go.
Kurde, gdyby mi się wtedy nie zlogowało, to byłoby dobrze. Co to wrzoda atakujcie? On jest chory na łeb i w ogóle jakiś dziwny. Spieprzamy. Jak coś to wrzoda atakujcie. No fuck! Bo wrzot to jest taki... O, już nie będę mówił, nie będę go tak obrażać. O, tutaj niechcący cięcie zrobiłem, ponieważ... No niechcący, o, nie będę się tłumaczył. Musieli coś zjeść. Spróbuję gorzkiego chleba. O, bardzo dobry, bardzo. Nie, tu też nic, nikt mnie nie będzie atakować. Geronimo! Geronimo! A, on daleko skacze. No dobry jest, ziomek, dobry. Może już tutaj sobie zapiszę. No lec 3, lec 4. Czekaj, czy mnie znowu zaczepił. Hej, ty! Nic dziwnego. Dopiero co tutaj... To lepiej uważaj! Dobra, nie płacz. O, co to jest? Nie powinieneś wierzyć we... Siema. Hej! Nowa twarz! No. Jestem Mordrak. Siema. Zapamiętaj sobie to imię. Czemu? U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz. O. No. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Okej. Okay. Co on tam ma? Talerz ma pochodnie, obrywki rudy, wartość 1. Czyli są moje przedmioty? Siema, no cię. Dobra, nie chcę to nic robić. Jesteś penisem i tyle. Co to za burdel jest? Siema kopacz, co tam? Pogadajmy. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. To się już więcej nie powtórzysz. Chcę do was dołączyć. Nie bardzo wiem, czemu miałbyś chcieć na ochotnika pracować w kopalni. Ludzi takich jak ty spodziewałbym się raczej w zamkowej straży. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. No dobrze. To zobaczę, co tam. Każdego popytam, może do czegoś się dowiem. Kolejny kopacz. Boże, same kopacze, o jest. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Jesteś tego pewien? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może... Guru przygotowują do tej pory. Jednak nasz obóz... Kim jest... Dobra, nie chcę nic wiedzieć o tobie. Jesteś... Łysą pałą.
Strażnik, o, pogadajmy sobie z tym. Zawsze to samo. Jest. Co mam zrobić, żeby zostać jednym ze strażników Gomeza? Ty? Chyba żartujesz. Myślisz, że możesz tu przyjść i tak od razu dostać się na sam szczyt? No. Strażnicy Gomeza to najlepsi z najlepszych. No będziesz jeszcze musiał powoli piąć się do góry. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Co na rabalasie? Co chcesz? Witaj! Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś... Co za pewnie masz rację? No, zobaczymy już. Pewnie masz rację. Pokaż mi swoje... O Boże. Lepiej się do tego nie bierz. Pewnie masz rację. Skończ tę pamięć. Zardzewiały mecz, a ja mam. Tylko zachowaj to. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Chłopski miecz, broń jednoręczna, obrażenia 14, tutaj obrażenia 12, tutaj 14 i 16. Okej, dzięki. Myślałem, że to się skończyło już dawno. A ja mam 12. Lepiej się. Skończ tę paplaninę, co? Ej, ziomek. Pokaż mi swoje towary. To się chyba nigdy nie zmieni. Ja ile mam kasy? Musi być jednak ziarno prawdy. Czas, kiedy takie sprawy załatwiamy. Zawsze to samo. To jeszcze jest lepszy miecz. To. Zawsze masz rację. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Myślałem, że to się stało. Pokaż mi swoje towary. Co tu mogę sprzedać? Zawsze. Lepiej się do tego się więcej nie powtórzy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pokaż mi swoje towary. No pokaż. To już się więcej nie powtórzy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chciałbym być teraz w jego skórze. Zawsze to samo. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Nie powinni wiedzieć. Nie no. Lepiej się do tego nie wierzyć, ale kogo to obchodzi? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To sprzedam. Zapewne masz rację. Kurde, nie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Mam już dość tej paplaniny. Nie powinieneś wierzyć. Pozbieram sobie. Tylko jednego. Tylko zachowaj to dla siebie. Był czas, kiedy teraz... takie sprawy załatwiano inaczej. To nie było zbyt. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pewnie masz rację. Nie, nie będę taki. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. To nie słuchaj. To się chyba nigdy nie zmieni. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Mam już dość tej paplaniny. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Od razu wiedziałem, że będą. O, piwo można sprzedać. Jednego tego piekarnika. To. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Pogadajmy lepiej o czymś. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Nie, ja chcę teraz kupić. Przyjmij. Koniec. No i co? Wiedziałem, że będą kłopoty. Pogadajmy lepiej o czymś. Teraz wiedziałem, że będą kłopoty. No, mam chłopskiego miecza. O, i mi zlagowało. Oh yeah. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Fajnie. Gadam sobie z kimś tutaj. Kopacz. Cień. Pójdę tutaj. Tu pewnie kopacz jest. Nie, dust.
Dusty jakiś. Siema, ziomek. O. Cześć, jestem tu nowy. Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Nie wiem. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Podobno jest... Koniec. Nie będzie mi się tu żalić. Na strażnik, co tam? Chciałbym zostać strażnikiem. Zatem długa droga przed tobą, chłopcze. Jak mogę dostać się do zamku? Nie możesz. Prawo wstępu mają tylko ludzie Gomeza. Nie jestem tym człowiekiem. Co muszę zrobić, żeby Gomez nie zwraca uwagi na nowych. Musisz się najpierw czymś wykazać. Czyli? Jeśli myślisz o tym poważnie, zamień słowo z Torusem. Torus? Rozumiem. Torus. Nie zapamiętał. Tu jest kopacz. Od razu wiedziałem, że będę. Hej, ty! Hej, ty! Co? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni się do tego zmieszać. Czekaj. No, to skrzynia, że coś trzeba. Jak klucz. Pogadajmy lepiej o czym. Z jakimś Torusem. To się już więcej nie powtórzy. Kopacz z kopaczem. Same kopacze tutaj. Kopacz z kopaczem pewnie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Więcej ich nie można. Zawsze to samo. Musisz uważać na to, co mówisz przy ofensywie. Dobra, chałam w D. To się chyba nie przyjdzie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Fuck. Let's 5. Jak się tak zapisze, to zobaczymy, czy wczyta. Czy będę mógł się wycofać, czy nie? Niestety nie. O dobra, takim miłym akcentem skończę ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia. Czołem. Cześć, trzymajcie się.